Nagrywamy, cześć. Siema, teraz będziemy testować. No, mów. Testować stroboskopy od Piromaxa. 3 sztuki w opakowaniu, czas około 90 sekund. Mhm. C posiadają, klasa F2, kod produktu PX6203. Cena około 6 zł, ale dokładnie to musicie sobie sprawdzić, bo to są już kupione dawno temu, a aktualnie. Błyskające tabletki, tak. Podałeś kod produktu, gramatura, coś takiego? Gramatura 23,5 grama na sztukę? Tak, 3 razy 23,5 grama. No to wszystko. A pamiętasz to od Surexa? One miały 90-sekundowe, miały po 30 gram, a 60-sekundowe miały po 20 gram. Mhm. No, niezłe. Wykonane fajnie. Fajnie wykonane. Cena też w miarę przystępna. Przystępna cena za takie stroboskopy. No i przede wszystkim to jest cicha pirotechnika, więc nikogo nie wkurzymy takim czymś. Także spokojnie można ją sobie odpalać pomiędzy gdzieś jakimiś blokami, nie blokami, w Sylwestra. Także to jest takie w miarę fajne. Ale zaczekamy jeszcze chwilę, bo mamy jeszcze dosyć widno, będzie słabo widać. Także na razie zatrzymamy, a później będziemy, jak się troszeczkę ciemniej, będziemy testować. No dobra, mamy trochę ciemniej, teraz będziemy odpalać te od Piromaxa stroboskopy. Najpierw sobie odpalimy sztukę, a za chwilę sobie odpalimy dwa na raz. No, nie najgorzej. Nie wiem, czy będzie widać, jak tu ładnie oświetla. Mocny jest. Naprawdę fajny, mocny stroboskop. Fajny, mocny stroboskopik. Także za cenę 2 zł. Ile one były? 90 sekund? Tak. No to spoko cena. To naprawdę niezła cena. Bardzo ładny. Fajne światło jasne daje. Dosyć fajna intensywność. Nie jest taka jednolita, jak w przypadku, to było chyba od Surexa, te 90. Tak. Że one praktycznie jednolitym światłem świeciły. No i ciekawe, czy będą 90 sekund, bo gramatura jest mniejsza o kilka gram od Surexa. I Surex świecił minutę 20. A tu jest dużo, no tak jak mówię, mniejsza gramatura. Czyli wykonanie po prostu w jakiś sposób może być, ale ładnie oświetla. Mimo, że jeszcze jest tak, nie jest tak super ciemno, nieźle oświetla. No troszkę braknie chyba do 1,5 minuty, do 90 sekund. Dobra, teraz weź obydwa na raz, ale wiesz co, troszkę dalej. Trochę braknie do 90 sekund. No, taki ten żar został. Ale fajne, intensywność fajna. Ale nie tak blisko, no dobra, chciałem, żebyś odstawił troszkę z pół metra od nich, a ty je obok siebie postawiłeś. Szkoda, że je obok siebie postawiłeś, ale dają czadu, naprawdę dają czadu, tutaj widać na drzewach, mimo że jeszcze jest taka szaróweczka, no to dwa to już jest. Dają mocno, mocno dają czadu, widać jak tu oświetlają. O, tutaj. Jest intensywne światło. Dwa na raz to jest bardzo intensywne światło. Nie? O, teraz gdzieś przyspieszyły. Dwa na raz jest bardzo mocno intensywne światło, dlatego chciałem, żebyś rozstawił je troszkę. To wtedy jest ten efekt taki fajniejszy, szerszy. Ale nie mają te 90 sekund, tak samo jak Surex, czyli nie wiem, jak oni to zrobili, że tu
uzyskali mniejszą gramaturą, albo po prostu Surex okłamuje, że ma 30 gram. Ale dymią, mocno dymią. Bardzo mocno dymią, nie? Mocno dymią. No i się chyba kończą. Ale wypalają się do cna. Do końca się wypalają. Zostaje, o, tutaj kawałeczek. Zostaje tylko ten gipsik taki od spodu. Może centymetr ma ten gipsik. Mocno się wypalają, weź tu przyświeć. O, wypaliły się calusieńkie. Calutkie się wypaliły. Dobra, czyli nie są jakieś tam strasznie oszukane. Niezłe, niezłe. No dobra, to byśmy kończyli. To były od Pyromaxa, bardzo fajne stroboskopy. Cena niezła, 6 zł, 2 zł za stroboskop. Prawie 90 sekund, no nie ma 90 sekund, ale prawie. No dobra, dzięki wielkie, na razie, cześć. Cześć.